Dzień dobry, kto się stęsknił za tymi relacjami? Przyznać się. No mamy tutaj taką niespodziewaną zupełnie nioneczkę, która ma około 4 miesiące, jest śliczna, jest piękna. Jest chorutka. Była znaleziona w takim biednym stanie, gdzieś tam przy śmietniku. No i tak się porobiło, że jest u mnie. Mam tutaj baterię leków do podania. Koteczka jest podobno taka średnio. Boi się bidulka, więc będę jej podawać. Zaraz te leki zostawię ją w spokoju, dam jej termoforek. Na razie posiedzi sobie w klatce. Zrobiłam sobie takie piętrowe. Tutaj posiedzi sobie w klatce. Tu ma gorący termoforek, ma wszystko. No i cóż, na razie dzisiaj będzie w klatce. No ale zacznie się już na nowo tutaj w tym kocim pokoju ruch. Także mam nadzieję, że ona szybko dojdzie do siebie, bo jeszcze kolejne kotki mają przyjechać. Dwa i w niedzielę kolejny, więc będzie się działo. No i cóż, jest Kiciuńka tam. Nie będę włączać kamery, bo po prostu jej tu nie widać. Musiałabym tą kamerę gdzieś przestawić, ale też chyba nie będzie się zachowywać jakoś w sposób ciekawy, bo ona jest po prostu przestraszona. Także niech sobie tutaj będzie do jutra. Jutro rano pewnie dogram ten filmik i puszczę trochę dłuższy. W każdym razie taka ładna kiciunieczka, ale rzeczywiście charczy nieźle, także dostała teraz baterię leków jeszcze i charczy. No nic, będziemy leczyć kotka. Będziemy leczyć i liczmy na to, że się wyleczy, prawda? Oj, nic nie widać jej. Gdzieś tam jest, co tutaj. No dobra, dobranoc. Pojawiam się tutaj rano, znowu patrzę. Miseczka puściutka. Ale mnie to cieszy. Ale mnie to cieszy. No. Cieszy. Jesteś, pokaż się. Tu jesteś, moje maleństwo. Jak się kotek dzisiaj czuje? Lepiej? Pójdziemy do pani doktor, wiesz? Teraz ci wezmę, dam ci syropek, dam ci betamunę, dam ci kropelki do oczu, tak? Moja malutka, śliczna. Boisz się troszeczkę, tak, kochanie? O, jaka ty jesteś kochana. Mogę ciebie pogłaskać? Zobaczymy, tak? Poczekaj, jak to zrobić? Muszę jedną ręką trzymać, a drugą ręką spróbować. Krzyś, no śliczna piciunka, śliczna. Śliczna, będzie dobrze. Chodź, zajmiemy się tobą. No i mamy tu piciunkę, która bardzo chce zwiać. O, zobaczcie, jaki ma katar. Nie może oddychać po prostu. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Damy ci syropek. Poczekaj. No niestety, dziewczynka nam tu pokazuje, co potrafi. Lepiej ją trzymać. Ślicznie. Oczka. Raz. Dwa. Czekaj, bo to nie wyszło. O, teraz wyszło. No dobrze. Chciałabym ci dać to, żebyś mnie nie ugryzła. No. No super, ale żeś wszystko. No. No wylisz, Pysiu. Wylisz, Pysiulku. Otwórz. No i mamy taką dziewczynkę, widzicie, jaka jest niewdzięcznica. Jaka niewdzięcnica. Dzisiaj musi dostać zastrzyczek, kolejną kroplówkę, nie kroplówkę, tylko właśnie kolejny antybiotyk, dawkę. No i taka dziewczynka nam tutaj podskakuje. No, ale cieszę się, że zjadła. Tak? No, tylko nie lubię, jak kotki zębami, wiesz, atakują mnie, nie lubię.
No tobie to przejdzie, chodź, tanie się będzie z powrotem. No, jesteś? No, będzie z tą łobuzicą naszą nową. Mała łobuzica, niewdzięcznica. Taka była chora, że jak ją znalazła pewna dziewczyna, wybaczcie, wybaczcie, ja jestem prosto po spacerze z pieskami. Jak wstałam z łóżka, poszłam z pieskami i przyszłam tu. Słuchajcie, więc tak, znalazła ją wczoraj pewna dziewczyna pod śmietnikiem. Czekajcie, tylko zastanawiam się, to było wczoraj, to było przedwczoraj. Przedwczoraj. Leżącą pod śmietniką po prostu kot w stanie strasznie, strasznie wykończony, chory. Zaropiały oczy, nos, no gorączka pewnie. Dała się złapać. Jak widać, nie jest to taki koteczek oswojony, więc to już samo co świadczy o czymś. Dała się złapać i dziewczyna ją zabrała do weterynarza, ale nie miała jej gdzie dać, nie? Więc do tego weterynarzowi powiedziała, że musi ją wypuścić z powrotem, więc żeby dał jej coś takiego, co może jej pomoże, ale trzeba ją wypuścić. No i ten weterynarz dał jej antybiotyk na 48 godzin. Wiadomo, że to nie pomoże. Ona, ta dziewczyna, umieściła u jakiejś pani, która tylko przez chwilkę mogła mieć, bo tam mąż wracał, jakieś takie historie. I no i napisała do mnie. I ja... To nie ja. To nie ja. Moje palce napisały dobrze, proszę ją przywieźć. To naprawdę nie ja, bo ja naprawdę do niedzieli chciałam mieć wolne, bo jest mi tak dobrze. Było mi tak dobrze na tym wolnym, że coś niesamowitego. No ale tak napisały moje palce, no i wczoraj przyjechała do mnie Kiciunia. A ponieważ mój mąż wrobił mi w dwa kolejne, też nie będą chyba oswojone, a w niedzielę jeszcze kolejnego się zobowiązałam, no to już koniec przerwy, już się zacznie dziać. No mam to teraz utrudnione, bo mam tylko ten pokój. Syn mój wrócił, no będzie tutaj dłużej trochę, parę miesięcy, więc tamten pokój, łazienka, wszystko jest wyłączone z użycia. Muszę się tu zachowywać cichutko, żeby go nie budzić, żeby mu nie przeszkadzać. Także mam utrudnione teraz działanie. A Kiciunia bardzo potrzebowała pomocy, bo to byłyby jej ostatnie dni, tygodnie. Także może się okaże wdzięcznicą jednak za jakiś czas. Zobaczymy, co tu się będzie działo, już się boję. W każdym razie już zaraz dzwonię do weta i zaczynamy całą kołomyję od początku. No i poszukamy jej fajnego imienia. Imienia, które znaczy zdrowie. Poszukajcie takiego imienia, może w jakimś języku, które znaczy zdrowa. Czy po włosku to będzie salva? Albo po hiszpańsku? Nie pamiętam. Bardzo ładnie, nie? Ale chyba nie. Nie pamiętam. W każdym razie tak bym chciała, żeby to była taka wróżba dla niej na resztę jej życia, żeby była po prostu zdrowa, bo w tej chwili jest bardzo, bardzo jeszcze chorutka, ale już waleczna. Buziaki. Ja jeszcze wam pokażę ją raz i będą buziaki wtedy. Tu jest nasza Kiciunka. Nasza Kiciunka, której imię, którego jeszcze nie ma, znaczy zdrowa. No jak tam? Oczka już lepsze jak zakropione. Nosek też lepszy. Będziemy w przyjaźni i zgodzie, kochanie. No wiesz, że z ciotką się nie wygra. Nie wygra się z cioteczką. Cieszę się, że zjadłaś ładnie, bo podobno aż nie mogłaś jeść. Musiałaś być karmiona. Ciekawe, jak zrobiła to ta dziewczyna, skoro ty jesteś taki gryzoń.
Co też ciebie spotkało, taka śliczna kiciunia? No, co też ciebie spotkało, że ty pod śmietnikiem taka chora leżałaś? Co? Moje biedactwo.